wróciłam do was. Hol, tak, wiem, że Holi nie było bardzo, bardzo, bardzo długo mnie na kanale. Po prostu gdy kupowałam jakieś rzeczy, to kupowałam jakieś pojedynczo, nie kupowałam jakoś wielu rzeczy w jednym czasie i po prostu gdzieś tam po szafie te rzeczy mi się porozkładały, wiecie, gdzieś tam powrzucałam, ale teraz byłam niedawno na zakupach i kupiłam po prostu troszeczkę więcej rzeczy w takim mniejszym odstępie czasu, także stwierdziłam, że wam pokażę. Będą tu właściwie tylko rzeczy z Pull&Bear i Zary, jedna jeszcze rzecz sportowa, oraz pokażę wam też zamówienie z jednej stronki internetowej. I myślę, że zacznę od sklepu stacjonarnego. Pierwsze dwie rzeczy są to po prostu białe t-shirty, a jedną kupiłam w rozmiarze mniejszym, to jest S-ka bodajże, i drugą M-kę, bo chciałam taką większą po prostu, żeby do spodni włożyć, tak wiecie, jeżeli mam z troszeczkę niższym stanem, to żeby móc włożyć do spodni i żeby po prostu nie wychodziło ze spodni ta koszulka. Mają one taki dekolt w serek. Nie miałam żadnych białych, zwykłych t-shirtów w szafie, dlatego stwierdziłam, że muszę takie kupić. Kolejny t-shirt jest to t-shirt z Pull&Bear, tym razem czarny, również SK. No i niby SK, ale powiem wam, że on jest naprawdę duży, więc spokojnie taka MK luźna to jest. Czyli takie po prostu minimalistyczne ubrania. Już jesteśmy przy koszulkach i po prostu pokażę wam tę koszulkę, którą sobie zakupiłam na siłownię, dlatego że miałam naprawdę bardzo, bardzo fajną koszulkę z Bershki, między innymi, którą mi ukradli po prostu na siłowni. I zanim sobie zamówiłam po prostu złą best koszulkę, to troszeczkę minęło, także tak na szybko po prostu kupiłam taką szarą koszulkę, tutaj jest wycięta. Kupiłam, nie wiem w jakim, jak ten sklep się nazywa, w każdym razie jest taki zawsze dwupiętrowy, ze sportowymi po prostu rzeczami, on jest z firmy, ten t-shirt, ta koszulka jest z firmy USA Pro, czy coś takiego, nie wiem, coś takiego w każdym razie. Przechodząc do sweterku, sweterek, w którym się zakochałam i moi znajomi... Cicho bądź, torbo. I moi znajomi, z którymi byłam również, żeby im zakochali. Jest to sweterek z Zary, z tyłu ma takie wiązania, no, ja jestem już w nim zakochana. Ja jakąś wielką fanką sweterków nie jestem, natomiast no, ten urzekł mnie bardzo i czuję, że w tą jesień będę nosić dużo sweterków. Tak mi się wydaje. I drugi sweterek, który nie kupiłam teraz jakoś ostatnio, ale też stosunkowo niedawno, jest to taki sweterek z Pull&Bear, taki troszeczkę krótszy, z gumką na końcu. I tutaj z tyłu ma również takie wycięcie i długi rękaw. On po prostu jest taki bardziej crop top, bo jak widać, on tutaj jest tak zszyty, że on po prostu się nam troszeczkę podnosi i jest tak, jako taki sweterek crop top trochę, taki luźny, ale też bardzo fajny sweterek, bardzo go lubię. I słuchajcie, trzy pary spodni, po prostu ja tak szybko niszczę spodnie, że to jest tragedia, naprawdę nie wiem, jak ja to robię. W każdym razie kupiłam po kolei, wszystkie w ogóle są z Pull&Beara, ja tam z reguły kupuję tylko spodnie, czarne rurki, zwykłe czarne rurki. Kolejne takie jasne, z trochę niższym stanem, ale nie niskim, tylko ten medium bodajże. I jeszcze takie spodnie, wszystko taki sam właściwie krój, z podobnym stanem i tak dalej. I przejdę teraz, słuchajcie, do zamówienia ze strony Rose Gull. Jak jesteśmy przy spodniach, to może w sumie wam pokażę. Zamówiłam sobie czarne spodnie od, u nich. Ogólnie powiem wam, że materiał jest mega w porządku, stan jest spoko i dobrze leżą, prócz tego, że jestem po prostu wysoka, w sensie wysoka, no mam 1,72 m i one są po prostu na mnie troszeczkę za krótkie, ale rozmiar jest adekwatny do tego, co było na stronie. No i po prostu są na mnie trochę za krótkie, także myślę, że oddam je po prostu koleżance, która jest trochę niższa ode mnie. Dalej zamówiłam sobie sztuczne rzęsy, dlatego że ostatnio jak robię jakieś makijaże z cieniami, to po prostu przyklejam sobie rzęsy. I ja mam właśnie z Ardell, z Inglota, z, jeszcze czegoś tam mam, ale chciałam zobaczyć, jak będą wyglądać takie rzęsy z chińskiej strony. Jestem bardzo ich ciekawa. Raczej długo ich nie ponoszę, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się spoko. Jeszcze ich nie zakładałam.
Ale myślę, że Wam coś o nich wspomnę, jeżeli je założę, na przykład na Snapchacie, czy coś tak, że myślecie na Snapchacie, oczywiście linki w opisie. Zamówiłam sobie również gąbeczki do makijażu, takie podróbki Beauty Blenderów, ja zawsze nakładam nimi korektor pod oczy. Na próbę pierwszy raz zamówiłam sobie tą maseczkę na nos, na pory, także jestem ciekawa, jak się u mnie sprawdzi. W sumie to nie jest tylko na nos, tylko na całą właściwie twarz. Z takich kosmetycznych jeszcze rzeczy zamówiłam sobie pędzel do podkładu. O, tak wygląda. Lubię mieć dużo do podkładu właśnie pędzli. No miałam sobie okulary. Okulary taki rodzaj, który mi się bardzo podoba u innych, ale do mnie niestety nie pasuje, więc no niestety raczej mi się nie uda ich ponosić. Nad czym ubolewam, bo bardzo mi się podobają. Ale tak jak mówię, podobają mi się, jeżeli nie są u mnie, bo myślę, że też stwierdzicie, że wyglądam po prostu w nich śmiesznie. Kończąc już taki temat makijażu, to jeszcze jedna rzecz. Zamówiłam sobie jeszcze pędzel do pudru. To włosie jest jakieś takie szare, tylko że widzę, że będzie na pewno bardzo wylatywać, bo już widzę nawet, jak to włosie po prostu tu mi powoli już wylatuje, a nawet jeszcze nie był używany. Zamówiłam sobie shorty i powiem Wam tak, rozmiar też jest w sumie całkiem adekwatny do tego, co było na stronie. Natomiast patrzcie, jak te shorty ogólnie tak wyglądają. Fajnie ogólnie wyglądają, tylko spójrzcie tutaj na tą stronę, na prawą stronę, jak po prostu, o, to odstaje, nie jest w ogóle przyszyte. Także powiem Wam, że no troszeczkę bubel. Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia tego po prostu, że nie przyszyli, bo tak to byłyby naprawdę fajne shorty, bo no materiał jest naprawdę bardzo fajny, także no szkoda. Zamówiłam sobie taką koszulkę na siłownię, rozmiar spoko, też tak mocno wycięta, czarna koszulka, natomiast ten materiał jednak nie do końca mi odpowiada, 90% poliestru i 10% spandex. Przedostatnia rzecz, jest to taki zestaw. Jest to, słuchajcie, taka kiecka, która niestety przyszła mi troszeczkę za duża, a szkoda, bo mi się bardzo podoba. I do tego koszulka, taka luźna koszulka. I to się po prostu zakłada sukienkę i na to się zakłada tą koszulkę i to bardzo fajnie wygląda właśnie na stronie. Tylko na mnie to przyszło za duże. Troszeczkę i nie podoba mi się to, że jak ta koszulka, tak wiecie, troszeczkę tutaj jest taki większy dekolt robi, to widać te naramki bardzo i tak po prostu na mnie to troszeczkę wisi, więc nie wiem, może jeszcze coś z tym wykombinuję, bo może dam po prostu do przerobienia tą sukienkę, żeby była sama spódniczka. No i wtedy tą koszulkę bym nosiła, bo by nie było widać tych ramionczek, także może coś uda mi się zrobić z tym. I ostatnia rzecz z tej stronki jest to torebka. Ostatnio bardzo polubiłam małe torebki, natomiast chciałam średnią torebkę, a nie małą. Więc tutaj wymiary w ogóle się nie są adekwatne do tego, co było na stronie napisane. Ale ogólnie wykonanie tej torebki jest bardzo fajne, bardzo staranne. Torebka jest całkiem pakowna, Wam powiem. Tutaj ma dwie przegródki, ma się kieszonkę tutaj zapinaną i taką malutką tutaj na przodzie. Jest zapinana taki zatrzask, więc ogólnie wykonanie tej torebki jest dobre i jest bardzo ładna ta torebka. Natomiast nie o to mi chodziło, chodziło mi o większą torebkę, więc ta mi się raczej średnio przyda, ale jeszcze zobaczę, może ją sobie zostawię tak jako zapasową, bo mam już jedną taką małą. No zobaczę. Taki srebrny łańcuszek ma, na górze jest ze skórki, jako skórki. No jakoś nie jestem fanką tych wszystkich holi, nie holi, ale raz na to pół roku, raz na jakiś czas można nagrać. No i co? Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, zostawicie kciuka w górę. Mam nadzieję, że w weekend widzimy się na meetupie w Krakowie. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was do opisu, tam możecie śledzić mnie na moich portalach społecznościowych. No i widzimy się w kolejnym filmiku, pa, pa.